Dobry wieczór jeszcze raz wszystkim, którzy dołączyli, którzy są z nami. Już po 22 to chyba prawdziwa noc bibliotek się zaczęła. Słuchajcie, mamy za sobą miesiące, w których część spędziliśmy w kontaktach online z, też wewnątrz zespołu bibliotecznego, ale też pewnie z znajomymi w różnych innych kontekstach. Macie ze sobą duże doświadczenia w tym, co w takich kontaktach jest możliwe, a co jest trudne, czy naprawdę da się utrzymywać bliskie relacje online, zwłaszcza z tymi, których się już poznało w rzeczywistym świecie. Profesor Pyżalski, który prowadzi takie badania sytuacji w szkołach, bada uczniów, rodziców, nauczycieli, pyta ich, co przeżywają w tej chwili, jak im się uczy. I z tych badań wynika, że nawet wśród dzieci i młodzieży duży procent uznał, że jakby najtrudniej, czy jakby to, z czym się najbardziej mierzą, to to, że jest im trudniej utrzymywać relacje z rówieśnikami. Czyli że ten problem, to znaczy młodzi ludzie, którzy mają biegłość w posługiwaniu się narzędziami cyfrowymi i są w internecie cały czas, też odczuwają to, że ich relacje z rówieśnikami ucierpiały. Więc pewnie jest coś, czego relacje online nam nie załatwią, ale pewnie jest też dużo rzeczy, które możemy zrobić, żeby te relacje podtrzymać. I w przypadku zespołów biblioteki to jest istotne, no bo to oznacza, że zespół jest gotowy do pracy, jest zmotywowany. Właśnie o tym wszystkim będzie nam teraz mówiła Natalia Gromow, dyrektorka Biblioteki w Gdyni, która wcześniej też pracowała w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku, zajmując się komunikacją, promocją. Wiem, że jej zespół bardzo dobrze pracuje, że dość szybko zareagowali na tą sytuację, więc mamy przed sobą ekspertkę. Natalio, zapraszam. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Cześć, bo widziałam, że też znamy się nie tylko, znaczy się spośród osób, które są w tej chwili, mam nadzieję, że jeszcze są. Są też osoby, które znam nie tylko z Facebooka, więc bardzo się cieszę z tego powodu, że chcieliście tutaj być o tej porze, w sobotę 22:14. Co prawda nie można wychodzić specjalnie na zewnątrz i się bawić, więc może jest to jakiś substytut dobrej zabawy, bo dobra zabawa też jest bardzo ważna w budowaniu zespołu i w tym, żeby właśnie ten zespół dobrze funkcjonował. Udostępnię prezentację. Mam nadzieję, że już ją widzicie. Słuchajcie, więc tak, spotykamy się tutaj, tak jak Jacek przed chwilą powiedział, w ramach webinariów Biblioteki Online. Momencik. I będziemy mówić o tym, czy zespół biblioteki może być zgrany nie tylko normalnie, nie tylko w realu, ale również w internecie. Ale zanim zaczniemy o tym mówić, to ja bym chciała powiedzieć parę słów na temat tego, czym tak naprawdę jest zespół, bo możemy pracować w grupie ludzi i ta grupa ludzi wcale nie musi być zespołem. Dlatego, że zespół to jest grupa ludzi, którzy mają wspólny cel. Jest to tak cel zespołowy, cel, który chcemy razem zrealizować. I dopiero wtedy tak naprawdę możemy mówić o tym, że mamy do czynienia z zespołem. Ten wspólny cel, misja biblioteki, którą realizujemy, nasze zadanie, które sobie stawiamy, które chcemy zrobić właśnie wspólnie z pozostałymi osobami, z którymi pracujemy, jest niezwykle ważny. I taki cel jest łatwo, znaczy może nie łatwo, ale na pewno łatwiej jest realizować w momencie, kiedy możemy się spotykać na co dzień i możemy ze sobą pracować normalnie. Natomiast nie wiem, jak to było, jakie wy macie odczucia, ale w momencie, kiedy w marcu zamknięto nas w domach, to bardzo ciężko było wyobrazić sobie, nawet ciężko było sobie w ogóle wyobrazić tę sytuację, znaczy ja wcześniej w ogóle nie myślałam, że taka sytuacja może nastąpić, ale ciężko było zaadaptować się do tego w domowych warunkach, a to, co się działo w pracy, gdzie my pracujemy przecież z ludźmi i nasze zadania to są usługi, które świadczymy dla naszych czytelników, ciężko w ogóle było sobie wyobrazić, żeby tę pracę biblioteki przenieść do sieci. I
Naprawdę wydaje mi się, że trzeba było trochę się napracować, żeby pomyśleć o tym, że pracujemy w zespole, który jest zespołem rozproszonym, który jest zespołem składającym się z ludzi, którzy pracują w swoich mieszkaniach, w miejscach, w których przebywają, a jednak cały czas realizują ten właśnie wspólny cel, który sobie stawia biblioteka. Więc naprawdę uważam, że biblioteki wyszły z tego obronną ręką i bardzo szybko się zorganizowały i szybko przeszły na tą pracę online, zachowując właśnie zespoły. Ale było to różnie. Nieraz było, w niektórych sprawach było łatwiej, w innych sprawach trudniej nam się działało. Teraz to, co dzieje się niedobrze, to znaczy pandemia się rozwija i być może znowu będziemy musieli pracować online, ale jesteśmy już na to przygotowani, bo jesteśmy dużo bogatsi o te doświadczenia właśnie z marca i kwietnia, kiedy tak naprawdę na żywym organizmie zespołów bibliotecznych, a i także innych zespołów oczywiście, ludzi, którzy ze sobą pracowali, ćwiczyliśmy te wszystkie metody, jak te cele móc realizować w momencie, kiedy nie możemy się spotykać w realu. Ważne jest to, że są takie rzeczy, które ułatwiają nam tę pracę zespołową. Na pewno to, że czujemy się bezpiecznie, że czujemy, że miejsce, w którym przebywamy, ten świat albo realny, albo świat wirtualny, zapewnia nam bezpieczeństwo, że grupa, w której przebywamy, jest grupą, w której czujemy się dobrze i w której możemy realizować swoje zadania. To się tyczy i internetu, i to znaczy pracy w internecie, pracy online i takiej pracy na co dzień. To, co już mówię, ten wspólny cel na pewno jest czymś, co jest po prostu niezbędne do tego, żeby mówić o tym, że pracujemy w zespole. Ważne jest też to, żeby szczególnie osoby, które starają się dobrze zarządzać swoimi zespołami, ale też wobec współpracowników, żeby pamiętać o tym, że każdy z nas jest inny i każdy inaczej reaguje na daną sytuację i trzeba do siebie podchodzić indywidualnie, trzeba być po prostu dla siebie dobrym i trzeba zadbać o siebie i osoby, które są z nami w tym zespole. Wykorzystanie potencjału ludzi, czyli słuchajcie, praca w zespole, zarówno w zespole rozproszonym, za wykorzystaniem wszelkiego rodzaju narzędzi, o których mówili moi koledzy, moje koleżanki i moi koledzy, ma bardzo jedną dobrą cechę, że my nie musimy wiedzieć wszystkiego i nie musimy umieć wszystkiego, bo możemy się tą pracą podzielić i na dodatek przynosi nam to znacznie większą satysfakcję, dlatego że możemy robić to, na czym nam, co nam dobrze wychodzi i na czym się znamy. I te wszystkie rzeczy, które robią poszczególni ludzie, składają się na jedno wspólnie wykonane zadanie, które nam tym lepiej wychodzi. Czyli to wykorzystanie potencjału ludzi jest bardzo ważne, jeśli chodzi o pracę zespołową, zarówno w realu, jak i właśnie w internecie. A w internecie jeszcze bardziej, bo nie wiem jak wy, ja nie jestem mistrzynią narzędzi związanych właśnie z pracą online. Mam swoje ulubione, które mam w miarę opanowane, natomiast w moim zespole są osoby, które znają się świetnie na różnych rzeczach związanych właśnie z tym, jak łatwiej można pracować online. I to, że oni są i to, że ja wiem o tym, że są takie osoby i potrafią to robić, bardzo, bardzo jakby sprawia, że czuję się bezpieczna i czuję się też i czuję, że mogę liczyć na tych ludzi i że oni się podzielą po prostu swoją wiedzą, dzięki czemu osiągniemy to, co chcemy osiągnąć, czyli ten efekt faktycznie nieprzerwania jakby pracy w momencie, kiedy musimy się przenieść do sieci. I to, co jest też bardzo ważne w normalnej pracy, a jeszcze ważniejsze jest w momencie, kiedy przenosimy się, kiedy pracujemy online, jest to dobra komunikacja i przepływ informacji. Na pewno
pamiętacie, że w momencie, kiedy byliśmy oddzielnie odcięci jakby od normalnych spotkań ze sobą, brakowało nam tej komunikacji i brakowało nam informacji po prostu. W momencie, kiedy nie dostajemy informacji, nie wiemy, co się dzieje, nie wiemy, w jaki sposób mamy postępować, właściwie jak będziemy pracować, czy będziemy pracować, co z naszymi czytelnikami, co z bibliotekami, jesteśmy... Absolutnie nie czujemy się bezpiecznie, nie czuliśmy się bezpiecznie i naprawdę taką pierwszą rzeczą, o którą należało zadbać, to był właśnie ten przepływ informacji, żeby ludzie w zespołach byli naprawdę dobrze poinformowani o swojej sytuacji i o sytuacji jakby całości instytucji, w której pracują. Więc to jest bardzo, bardzo ważne, żeby ten przepływ informacji był naprawdę płynny i żeby była dobra komunikacja. I to komunikacja w obie strony, bo bardzo łatwo jest wysłać maila do wszystkich i poinformować ich o czymś, ale ważne jest to, żeby znaleźć takie narzędzia w momencie, kiedy przechodzimy do pracy w trybie online, żeby faktycznie ta komunikacja w naszym zespole mogła być dwustronna, tak? Mogła być z komunikatem zwrotnym, no żeby jak najbardziej, żeby zastąpić te codzienne kontakty w pracy jednak jakimiś kontaktami w sieci, żeby ten przepływ informacji cały czas był i żebyśmy się dobrze komunikowali. Bardzo dobrze działa też oczywiście wspólna praca, więc narzędzia, o których mówiła na przykład na początku Monika i Szymon. My u nas w bibliotece korzystamy z Teamsów i korzystamy z Microsoftu 365, i które są to narzędzia, które pozwalają nam na wspólną pracę w sieci. I możemy te narzędzia, i staramy się, mam taką nadzieję, staramy się te narzędzia dobrze wykorzystywać też po to, żeby mieć to poczucie w momencie, kiedy nie możemy się spotykać, jednak takiej wspólnej platformy, na której pracujemy, bo to bardzo, bardzo nam pomaga w spajaniu naszego zespołu. Ale też taką rolę mogą pełnić czy Google, czy na pewno wiele innych takich kombo aplikacji, które pozwalają na właśnie stworzenie takiej wirtualnej przestrzeni do pracy. Zaufanie. Zaufanie jest też niezwykle ważne, jest o wiele ważniejsze w momencie, znaczy nie o wiele, jest zawsze ważne. Zawsze warto ufać członkom swojego zespołu i mieć takie poczucie, że też ludzie nam ufają. Chociażby dlatego, że jeśli jesteśmy w sytuacji, kiedy nie możemy się na co dzień spotykać, kiedy jesteśmy oderwani od takiego zwykłego trybu pracy, co nas spotkało i co być może może nas jeszcze spotkać nawet i w tym roku, to zauważcie, że nie ma takiej normalnej możliwości po prostu zobaczenia tego, co kto robi. Dlatego bardzo ważne jest, żeby nie musieć mieć tego poczucia kontroli, żeby właśnie móc pozwolić sobie, bo to najczęściej tkwi w nas, pozwolić sobie zaufać innym, że inni członkowie naszego zespołu będą pracować tak jak zwykle albo jeszcze lepiej i to zaufanie jest bardzo ważne. I też to, że fajnie jest mieć kontakty poza pracą. Słyszałam o tym, że niektórzy w niektórych organizacjach, w niektórych firmach organizowali sobie takie spotkania piątkowe, po prostu na jakiejś platformie, Zoomie, Teamsach czy czymkolwiek innym, gdzie spotykali się, gdzie podtrzymywali kontakty towarzyskie w pracy online, to znaczy poza pracą online były to kontakty towarzyskie online. I to też jest bardzo fajna rzecz, żeby pomyśleć o tym, że te kontakty poza pracą bardzo spajają zespół, pamiętać o tym, bo o tym wszyscy wiemy, ale też można je utrzymywać właśnie w momencie, kiedy jesteśmy w takiej nietypowej sytuacji, kiedy musimy całą tę naszą pracę zespołową wewnętrzną, bo to chodzi o to, co robimy wewnątrz instytucji. Nie mówię tutaj absolutnie o kontakcie z czytelnikami, o takich działaniach, które robimy na zewnątrz, przenieść właśnie do sieci.
Więc najważniejsze jest to, żebyśmy cały czas pozostawali w kontakcie. To znaczy, żeby ten kontakt był, ale żeby był to kontakt w granicach rozsądku. Bo też nie wiem, czy spotkaliście się z tym, ale to w różnego rodzaju artykułach powołujących się na badania, jak zmienił się sposób pracy w momencie, kiedy przeszliśmy w takiej masie na pracę online, ale też w takie sposób spostrzeżenia z pracy zespołów rozproszonych, które przecież funkcjonowały też i przed pandemią, czyli w pracy w zespołach ludzi, gdzie ludzie pracowali w różnych strefach, na przykład czasowych, bądź w różnych miejscach zespołów rozproszonych geograficznie, to często tak było, że te kontakty jakby przekraczały, to znaczy sposób wymiany informacji, czy pracy nad jakimś projektem, czy realizacji wspólnego celu, przekraczał takie zwykły sposób pracy i ludziom ciężko było oddzielić się od tej strefy domowej od strefy jakby pracy, bo nam się to wszystko mieszało. Dlatego też bogatsi jesteśmy o te doświadczenia i musimy pamiętać o tym, żeby te kontakty zawodowe, te kontakty, ta praca, którą będziemy być może, oby nie, ale może się tak zdarzyć, wykonywać online, żeby pamiętać o tym, że jest to praca i że to nie jest całe nasze życie, żeby jednak pamiętać po prostu o tym, że mamy tą część, że nasze życie podzielone jest na pracę, na dom, na odpoczynek, na spotykanie się z przyjaciółmi i żeby to też starać się przyłożyć do sieci. Chodzi mi o to, krótko mówiąc, żeby nie być cały czas w pracy. Dlatego tutaj mówię, że musimy być w kontakcie, żeby ten zespół funkcjonował online, ale w kontakcie w granicach rozsądku. Jest to według mnie naprawdę bardzo ważne. Co nam może pomagać w budowaniu zespołu online i w tym, żeby ten zespół online dobrze funkcjonował? Przede wszystkim właśnie podtrzymywanie tej komunikacji. Mówiłam o tym, że mail jest najprostszym sposobem komunikacji, natomiast jest to taka komunikacja od góry do dołu najczęściej, której używamy w momencie, kiedy chcemy coś zakomunikować i nawet niespecjalnie oczekujemy na to odpowiedzi, ponieważ no, wysyłamy coś i nie mamy możliwości od razu, znaczy nie ma takiej możliwości, żeby od razu na to odpowiedzieć. Znaczy nie mamy pewności, że nadawca, który nam coś wysłał, od razu odbierze informacje od nas. Chociaż teraz na przykład w tym pakiecie 365 jest coś takiego, że nie wiem, jak jest w innych pocztach elektronicznych, jest możliwość reakcji na wiadomość, że można zaznaczyć podniesionego kciuka do góry, co oznacza, że ktoś po prostu taką wiadomość odczytał, natomiast nie wiemy, nie mamy pewności, że jeżeli wyślemy odpowiedź, że nadawca taką odpowiedź też od razu przeczyta. Więc takimi kanałami podtrzymującymi kontakt nasz w zespole, w internecie, na pewno są wszelkiego rodzaju czaty, wideokonferencje i też wydaje mi się, że wewnętrzna strona internetowa, chociaż to jest jednak coś, co pełni rolę takiego biuletynu czy gazetki, no bo tam znajdują się informacje, tak jak na stronie internetowej, informacje bardzo informacje, które są adresowane do wszystkich, do wszystkich ludzi, którzy pracują w danej firmie, bibliotece czy zespole bibliotek, bo myślę sobie, że też takie wewnętrzne strony internetowe, które możemy łatwo zbudować na Google Sites czy też w aplikacji Teams, mogą służyć na przykład bibliotekom w danym powiecie czy nawet w danym województwie, bo pracując w Bibliotece Gdynia mamy wewnętrzną stronę internetową, dlatego że mamy 20 filii i też jesteśmy jakby taką siecią bibliotek. Ale myślę sobie, że naprawdę takie wewnętrzne strony internetowe dedykowane jakiejś sieci są bardzo fajnym narzędziem do tego, żeby przekazywać wszelkiego rodzaju komunikaty. Tam też możemy zamieszczać zdjęcia, dawać kontakty do wszystkich ludzi, którzy są
skupieni w takiej sieci. To jest naprawdę, naprawdę fajne narzędzie, ale tak naprawdę to wydaje mi się, że czat i wideokonferencje to są dwa takie narzędzia, które naprawdę podtrzymują kontakt w zespole. Wideokonferencje, ponieważ widzimy się i możemy normalnie rozmawiać, a czat, ja mam takie doświadczenie tutaj, moje, jeżeli jeszcze są, bo ja nie widzę teraz, co się dzieje na Facebooku, moje koleżanki z biblioteki też mogą to potwierdzić, że jak uruchomiliśmy czat na Teamsie właśnie w momencie, kiedy przeszliśmy na pracę zdalną, czat tak zwany na takim generalu, tak, że wszyscy mogli tam pisać, to wydaje mi się, że tam kwitło życie towarzyskie, tak? Było to coś, gdzie było to miejsce, w którym mogliśmy pisać wcale niekoniecznie o rzeczach związanych z pracą, ale po prostu wymieniać się informacjami i było to miejsce bezpieczne, ponieważ nikt oprócz nas nie mógł tam do tego czatu w żaden sposób dołączyć. Także czaty i wideokonferencje są naprawdę fajnymi komunikatorami, które podtrzymują komunikację w zespole. I to, o czym też mówiła Monika i mówił też Szymon na samym początku, to jest ta wspólna przestrzeń do pracy, czyli te zintegrowane pakiety aplikacji do pracy zespołowej online. Bo mamy tutaj możliwość pracy na wspólnych dokumentach, te dokumenty są dobrze zabezpieczone. Mamy właśnie możliwość tworzenia różnego rodzaju stron wewnętrznych, mamy aplikacje do planowania, możliwość tworzenia grup zadaniowych z własną wirtualną przestrzenią pracy, więc to jakby zastępuje nam taką normalną przestrzeń pracy, kiedy się spotykamy, przenosimy to wszystko do internetu i to naprawdę da się zrobić. Da się to zrobić i wydaje mi się też, że jest to wielki plus tego, co nas spotkało w marcu i w kwietniu, że nauczyliśmy się tych narzędzi, bo byliśmy do tego zmuszeni i teraz to zostaje z nami i część tych rzeczy na pewno z nami zostanie i będzie nam po prostu się dużo łatwiej pracować, bo tak czy inaczej, tak jak mówię, pracujemy w sieciach i nie zawsze możemy się ze sobą spotykać normalnie i pracować normalnie, a taka praca w takich zespołach wirtualnych przy tym zaawansowaniu technicznym tych wszelkiego rodzaju programów jest naprawdę łatwa i no i wydaje mi się, że dość przyjemna. Także warto pomyśleć o tym, żeby w bibliotekach właśnie uruchomić sobie taką wirtualną przestrzeń pracy, nawet jeżeli nie będziemy musieli z niej korzystać z powodów tego, że możemy zostać ponownie zamknięci i będziemy po prostu zmuszeni do tego, żeby przenieść się do sieci. Ale to, co jest naprawdę ważne, jeśli chodzi o to, żeby stworzyć ten zgrany zespół w bibliotece, zgrany zespół w internecie, to jest planowanie tej komunikacji. Mówiły wcześniej moje koleżanki i moi koledzy o tym, że trzeba planować komunikaty, które wychodzą na zewnątrz, ale również trzeba bardzo, bardzo zaplanować sobie komunikację wewnątrz naszej biblioteki, bo to jest najważniejsze. Komunikat, który jest wysyłany, znaczy to musimy po prostu się porozumiewać ze sobą, bo inaczej będzie to, inaczej po prostu to nie będzie działało. Będziemy, tak jak mówiłam na początku, żyć w jakiejś niepewności, w niedopowiedzeniach. No, trzeba też pamiętać, że to nie mamy takiej możliwości, nie mogliśmy i może się tak zdarzyć, że nie będziemy mogli rozmawiać normalnie i spotykać się normalnie, więc tym bardziej trzeba sobie zaplanować, w jaki sposób ta komunikacja musi przebiegać, kto z kim musi rozmawiać, kto z kim musi się porozumiewać, żeby jednak wszystko to, co dzieje się normalnie w bibliotece, działo się również w momencie, kiedy nie będziemy mogli
pracować tak jak zwykle, czyli pracować w realu. Więc naprawdę jesteśmy bogatsi o doświadczenia, które zdobyliśmy w marcu, kwietniu i maju i teraz możemy zaplanować sobie komunikację w razie czego, w razie tego, jeżeli musielibyśmy wrócić z powrotem do pracy online. I naprawdę warto prześledzić te wszystkie procesy, które zachodzą w bibliotece i postarać się teraz, kiedy jest w miarę normalnie, przenieść je do internetu i być po prostu przygotowanym. Nie będę, tak jak mówię, no, na pewno nie odkryłam tutaj Ameryki, ale chciałam Wam po prostu powiedzieć, że warto pomyśleć o tym, w jaki sposób zadbać o nas, zadbać o siebie i o swoje zespoły, tak, żeby ta praca online była równie przyjemna i równie efektywna jak praca w realu, chociaż nie życzę nam tego, żebyśmy byli znowu zmuszeni do tego, żeby wracać do pracy w domu. To wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Bardzo dziękuję za to, że jeżeli tam jesteście jeszcze, że jest wpół do, Jezu, jest 20:11, że jesteście tutaj ze mną. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zapraszam do kontaktu. Dziękuję.